Myślę, że poczuliśmy się trochę zbyt pewnie przy, no, po pierwszym wygranym secie do 10 i po drugim do 19, no to już w naszych głowach, myślę, raczej była tylko wygrana. I, no, i może troszkę odpuściliśmy, spuściliśmy z tonu i może dlatego troszkę nam nie wyszło ta wygrana 3-0, ale na szczęście udało się w tiebreaku to zmienić. To było typowe zagranie pod publiczność, żeby mecz był dłuższy, bardziej ciekawy, zacięta końcówka. Nie, no tak na serio to się rozluźniliśmy i po raz kolejny ten problem wystąpił, że wygrywamy dwa pierwsze sety, no i później trzeci i czwarty oddajemy. Dobrze, że ten piąty udało się utrzymać po naszej stronie. No fajny, bardzo dziwny, no i zaczynało, to wyglądało bardzo łatwo, w końcu to było, no, nawet stresujące, bo równy mecz, nie? Takie siatkówka, po prostu jest trudno być regularny cały sezon oczywiście i cały mecz, bo no, przeciwnik ma dobre zawodnicy i chcieli, no, potem zaczynali atakować lepiej, bo co brakowało, no, na początku zagrywali, atakowali, czyli, ale podobało mi się, było fajnie. Myślę, że jest satysfakcja dla trenera, dla drużyny. Gratulacje. Skupiliśmy się bardziej, żeby ten mecz wygrać i żeby nie było żadnego liczenia, żeby mieć punkt przewagi. Więc tak czy inaczej jest dobrze. Wygraliśmy dwa razy ze Jastrzębiem. No i mam nadzieję, że kolejne dwa znowu wygramy.